Cześć, mam na imię Łukasz, jestem z Rowerowych Porad. Zapraszam Was do obejrzenia testu roweru trekkingowego Indiana X-Road 4.0. Pozycja za kierownicą, jak przystało na rower trekkingowy, jest tutaj dość wyprostowana, bardzo wygodna. Ale jeżeli ktoś będzie chciał przyjąć trochę bardziej taką sportową, pochyloną pozycję, ma do dyspozycji regulowany wspornik kierownicy, dzięki któremu będzie można obniżyć kierownicę. Kierownica jest również gięta, także daje to dużo możliwości jej ustawienia, tak aby było nam wygodnie. Nie zabrakło tutaj również dodatków typowo trekkingowych. Są błotniki, jest bagażnik wytrzymujący obciążenie do 25 kg z takimi specjalnymi gumami mocującymi bagaż. Jest również stopka. Napęd, jaki zastosowano w tym rowerze, jest w dużej mierze oparty o podzespoły Shimano. Mamy tutaj dobrą przerzutkę Shimano Deore, która prowadzi łańcuch po ośmiorzędowej kasecie. Z przodu przerzutka to Shimano Altus, a korba jest marki SR Santur. Jeżeli chodzi o zmianę biegów, ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Przerzutki bardzo dobrze działają i nawet pod obciążeniem zmieniają biegi bez żadnego zawahania. Jeżeli chodzi o piasty, obie są klasy Shimano Deore. Z przodu mamy w piastę wbudowane dynamo, które napędza nam lampki. Jest to bardzo fajne rozwiązanie z tego względu, że nie musimy pamiętać o tym, aby ładować baterie do lampek. Po prostu ruszamy, a lampki się zapalają. Natomiast dzięki tym piastom koła toczą się bez większego oporu i tutaj do działania tych piast również nie mam żadnych zastrzeżeń. Za hamowanie w X-Roadzie odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano. Zarówno z przodu, jak i z tyłu założono tarcze o średnicy 160 mm i to spokojnie wystarcza do zatrzymania roweru, także jadąc z sakwami. Na początku oczywiście trzeba dotrzeć o okładziny hamulcowe, ale po kilkudziesięciu kilometrach hamulce zaczynają działać z pełną mocą i też nie ma problemu z dozowaniem siły hamowania. Tutaj wyczucie tych hamulców jest bardzo dobre. Sporo dobrego mogę również powiedzieć o oponach Rubena Gripper o szerokości 42 mm. Ta szerokość jest dobrana optymalnie, aby z jednej strony jechało się szybko na asfalcie, ale z drugiej strony, żeby w terenie również ta opona sobie poradziła. Na środku bieżnik jest ustawiony dość gęsto, dzięki czemu na asfalcie nie ma takich dużych oporów toczenia, natomiast te boczne klocki utrzymują stabilność poza asfaltem. I nie są to oczywiście opony górskie, ale na gruntowych drogach śmiało dają sobie radę. Amortyzator to prosty, sprężynowy SR Santur o skoku 63 mm. Nie ma tutaj żadnych bajerów, jest jedynie dźwigienka do blokowania amortyzatora w momencie, kiedy będziemy jechali po gładkim i równym asfalcie. W X-Roadzie znajdziemy markowe siodełko Selle Royal Lookin o szerokości 150 mm, co jest według mnie optymalną szerokością. Nie jest to bardzo szeroka, żelowa kanapa, ale z drugiej strony nie jest to wąskie, sportowe siodełko. Taka szerokość jest moim zdaniem zdecydowanie wystarczająca i najwygodniejsza do jazdy na dalsze trasy. Siodełko nie jest bardzo miękkie, co bardzo dobrze o nim świadczy. Ta miękkość jest wystarczająca. Jeżeli byłoby bardzo miękkie, no niestety moglibyśmy sobie coś odparzyć po kilkudziesięciu kilometrach. Tutaj ja nie zauważyłem tego problemu i nawet na dłuższych trasach siodełko było nadal bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o kokpit, zarówno dostęp do klamki hamulcowej, jak i do manetek od zmiany biegów jest bezproblemowy, wszystko jest pod ręką. Bardzo podobają mi się te wyprofilowane chwyty kierownicy, dzięki którym odciążamy dłoń podczas dłuższej jazdy. Jeszcze dwie rzeczy, które nie do końca spodobały mi się w tym rowerze. Pierwsza, choć jest to rzecz gustu, jest to amortyzowany wspornik siodełka. Wiem, że wielu osobom jest on naprawdę przydatny, natomiast ja uważam, że nie jest potrzebny z tego względu, że samo w sobie siodełko bardzo dobrze amortyzuje, jest naprawdę wygodne, no ale to już pozostawiam indywidualnej ocenie. Druga rzecz, z której nie jestem do końca zadowolony, jest to stopka. Jeżeli rower mamy nieobciążony, utrzymuje rower stabilnie. Natomiast po założeniu ciężkich sakw rower jednak zaczął się już na tej stopce bujać, dlatego warto o tym pamiętać, zakładając cięższe sakwy. Ok, podsumowując, Indiana sprawdziła się w teście. Jeździ się tym rowerem bardzo fajnie, rower prowadzi się stabilnie, ale z drugiej strony nie ma problemu ze zmianą dynamiczną kierunku ruchu. Napęd został dobrany optymalnie, no, wszystko pracuje bez zarzutu. Jestem bardzo zadowolony z hamulców. Hamulce tarczowe Shimano hamują wyśmienicie. I ogólnie, jeżeli chodzi o dobór całego osprzętu, to ten rower śmiało nadaje się już na jakieś dalsze i bliższe wycieczki rowerowe. Ok, ja jadę dalej.
Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych testów rowerów Indiany, a tymczasem trzymajcie się, hej!